Piątek, 31 sierpnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Deszcz jest chyba ostatnią rzeczą, której życzyłby sobie zespół Ferrari, natomiast dzisiejsze zajęcia na torze Monza rozpoczęły się od potężnej ulewy. Wody na torze było tak dużo, że wpływała ona do garaży zespołów. Zespoły żartowały na Twitterze, że za chwilę będą potrzebne worki z piaskiem. Natomiast sytuacja z minuty na minutę poprawiała się. Wbrew prognozom, wbrew temu, co przewidywano, deszczu było coraz mniej i końcówkę pierwszej sesji treningowej, jak i również drugą sesję udało się rozegrać w całkiem przyzwoitych warunkach. Jeżeli chodzi o tą pierwszą sesję, na pewno włos jeżył się na głowie ludziom Red Bulla, kiedy Daniel Ricciardo wyjechał z garażu i w zasadzie po przejechaniu kilkuset metrów zatrzymał się, zgłosił problemy z jednostką napędową. Szybko okazało się, że ta cała jednostka, nowa jednostka Renault w specyfikacji C jest w jednym kawałku. Sprzętowo nic się złego nie stało. Pojawił się problem z oprogramowaniem, silnik wszedł w tryb awaryjny. Ricciardo szybko wrócił na tor i Christian Horner przyznał po dzisiejszych treningach, że zespół zebrał bardzo dużo cennych informacji, które przez noc zostaną zanalizowane. To jest chyba to, o czym Wam mówiłem. Red Bull chciał informacji na temat tej jednostki C, jednostki w specyfikacji C Renault, bo to jest cenna wiedza. I jeżeli te analizy pokażą znaczącą różnicę między tym, co osiągał na torze Daniel Ricciardo, a tym, co był w stanie zrobić Max Verstappen, to jutro również Max Verstappen otrzyma nową jednostkę napędową. Problemy w pierwszej sesji treningowej miał również Sebastian Vettel. On w zasadzie nie był w stanie wykonać kilkupomiarowych kółek. W samochodzie Vettela doszło do uszkodzenia skrzyni biegu. Mattia Binotto, który po pierwszej sesji był pytany o tą całą sytuację, stwierdził, że rzeczywiście nie rozumiemy tego, co się wydarzyło. Mamy problem ze skrzynią biegów. Na szczęście jest to skrzynia biegów piątkowa, więc nie będzie kary za wymianę, ale musimy się temu przyjrzeć. Nie dziwię się wcale, dlatego że zarówno skrzynia piątkowa, jak i te skrzynie wykorzystywane już w trakcie soboty i niedzieli pochodzą z tego samego, z tej samej puli produkcyjnej, więc jeżeli problem pojawił się w tej piątkowej skrzyni, może on się pojawić również w tych skrzyniach, które są wykorzystywane w trakcie prawdziwej rywalizacji, więc Ferrari na pewno będzie tutaj miało oko na to wszystko i dokładnie to zanalizuje. Dobrą dyspozycję w pierwszym treningu pokazał zespół Force India, ale wynikało to trochę z sytuacji na to, że kierowcy zespołu Force India wyjechali w końcówce, zrobili te dobre czasy, pierwsza i trzecia pozycja. Na pewno marketingowo wygląda to świetnie, na pewno ten zespół buduje sobie taką fajną historię. Tydzień temu 18 punktów, w tym tygodniu również zaczęli ten weekend bardzo wysoko. No, dalsza część weekendu ma być już sucha i cieplejsza, więc nie oczekiwałbym od Force India takiego dobrego wyniku, ale myślę, że w tej całej sytuacji, trudnej sytuacji dla zespołu, takie wyniki na pewno cieszą, idą w świat nagłówki, mogą wygenerować dodatkowe przychody w postaci chociażby sponsora, który się niedługo pojawi. No nie oszukujmy się, wszystkiego Stroll nie sfinansuje. Drugi trening rozpoczął się od bardzo poważnego wypadku. Marcus Ericsson zaliczył tak zwaną rolkę. Rolek było nawet kilka. Jeżeli chodzi o całą sytuację, to od początku wyglądała ona dosyć dziwnie, dlatego że Ericsson w zasadzie nie zareagował w ogóle, nie miał szans zareagować na to, co się stało i od początku podejrzewałem, że byłby jakiś problem techniczny. Potem powtórki, analizy pokazały nam, że był problem z systemem DRS. Ten system DRS się nie zamknął w momencie, kiedy kierowca nacisnął na hamulec. Niektórzy sugerowali, że to błąd kierowcy. Nieprawda. Kierowca oczywiście ma możliwość aktywowania i dezaktywowania systemu DRS kierownicy, natomiast Paul Di Resta świetnie to wyjaśnił w telewizji Sky, że w momencie uderzenia w hamulec system DRS powinien się zamknąć w ułamku sekundy. To jest ten moment, kiedy kierowca zaczyna hamować, więc te siły aerodynamiczne są potrzebne do tego, żeby zwolnić samochód, czy żeby go zatrzymać. Paul wspomniał również, że chyba w niektórych systemach jest dodatkowy element, jeżeli otwarcie przepustnicy spadnie poniżej 85%, wtedy również system DRS się zamknie. To jest taki system, dodatkowy system bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o ten DRS w samochodzie Saubera, to problem pojawił się również w samochodzie Leclerca. Zespół długo to badał, Leclerc wyjechał na tor, wykonał jakieś kółko, wykonał jakieś próby i okazało się, że problem też w jego samochodzie występuje. Podejrzewano najpierw oprogramowanie, ale potem okazało się, że ten hydrauliczny siłownik nie działa poprawnie, czy nie jest w stanie zamknąć tego tylnego skrzydła przy dużej prędkości. Nie mamy dokładnych informacji na temat tego, co jest przyczyną. Zespół szybko wykonał modyfikacje i Leclerc był w stanie w trakcie drugiej sesji wyjechać ponownie na tor i zrobić całkiem przyzwoity czas. Natomiast ja osobiście podejrzewam, że zespoły na ten weekend na Spa przywiozły zmodyfikowane wersje tylnego skrzydła. Te skrzydła są zdecydowanie bardziej płaskie i zauważyłem, że
Zespół Torosu zmodyfikował też ten element, który jest odpowiedzialny za otwieranie tego ruchomego płata skrzydła. Zmieniła się jego geometria, zmienił się kształt, zmieniła się obudowa. W Sauberze prawdopodobnie wykorzystano ten sam element, który wykorzystywany jest na co dzień, czy na torach, które wymagają nieco większego docisku. Podejrzewam, że nie zagrała geometria, że ta geometria zmieniona przez te zmienione płaszczyzny tylnego skrzydła po prostu spowodowała, że ten siłownik pneumatyczny nie zadziałał odpowiednio, czy ta siła, którą on generuje, nie była wystarczająca, żeby pokonać tą siłę wywołaną przez strugę pędzącego powietrza. Szybka modyfikacja i można było się ścigać. Fred Vasseur zapowiedział, że jutro na kwalifikację samochód Ericssona ma być również gotowy. Jeżeli chodzi o Saubera, no to Sauber ostatnio naprawdę płaci chyba duże rachunki swoim dostawcom, bo tych napraw i tych wszystkich części zamiennych jest potrzeba naprawdę bardzo, bardzo dużo. No szkoda, że padło to na tak drobny zespół, no ale taka jest niestety brutalna rzeczywistość. I jeszcze słówko na temat systemu DRS. On został zaprojektowany tak, czy idea jego jest taka, że w przypadku uszkodzenia system ma być domyślnie zamknięty, czyli to ciśnienie generowane w tym siłowniku, jeżeli ono spadnie, po prostu system się zamknie, klapka spadnie w dół, natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z jakąś inną awarią, jakąś inną usterką. Tak jak mówiłem, prawdopodobnie geometria tego wszystkiego nie zagrała, ktoś tego nie przemyślał. Druga sesja treningowa nie była też najlepsza dla Sebastiana Vettela. Vettel wykręcił bączka w parabolice, doszło do lekkiego kontaktu tylnego skrzydła, to skrzydło zostało uszkodzone, natomiast zespół szybko się z tym uporał. Jeżeli chodzi o Vettela, to Vettel był akurat chyba na najszybszym okrążeniu. W czasie tego okrążenia, kiedy uszkodził to tylne skrzydło, jechał naprawdę bardzo szybko. Było to kółko chyba, które byłoby rekordowe. Jeszcze do tych wyników wrócimy za chwilę. Prawdopodobnie nie będzie zmian w kokpitach przed Singapurem. To jest informacja, która najbardziej chyba nas interesuje. Najpierw słowo na ten temat powiedział Otmar Szafanauer. On powiedział, że tej zmiany nie będzie, on to wszystko świetnie uargumentował. To jest ta argumentacja, która przewijała się już wcześniej w tych moich nagraniach chociażby. Zespół Force India czy zespół Racing Point potrzebuje odrobić szybko te punkty, to jest jedna rzecz. I z tym duetem, doświadczonym duetem będzie łatwiej o te punkty, co pokazał wyścig na Spa. Otmar nie chce ryzykować tutaj wsadzenia młodego kierowcy do samochodu, ale druga rzecz, jeszcze bardziej ważna chyba w tej całej historii jest taka, że zespół Force India miał przygotowany pakiet poprawek. Ze względu na te problemy finansowe ten pakiet został wstrzymany. Nie wiem, czy dostawca wstrzymał go u siebie, czy po prostu zlecenie nie poszło na wykonanie tego wszystkiego. Natomiast ten pakiet pojawi się w Singapurze i to jest podobno bardzo okazały pakiet, mówiłem Wam o tych lusterkach, które będą miały te odpowiednie kanały, tak jak w przypadku bolidu chociażby Ferrari, Toro Rosso czy Red Bulla. Więc Force India chce tym pakietem zrobić mocny krok do przodu i tutaj znowu potrzeba jest dwóch kierowców, którzy znają samochód, żeby zauważyć różnicę pomiędzy tymi pakietami, żeby pokazać te nowe ścieżki rozwoju, żeby ten pakiet przyniósł jakieś wymierne korzyści. Gra idzie o 33 miliony. Tu wyliczono, że zespół Force India, odrabiając, doganiając rywali, jest w stanie wygenerować czy z tej puli nagród otrzymać dodatkowo 33 miliony dolarów. To jest ogromna kwota i myślę, że ambicje Lorenza Strolla wobec jego syna mogą gdzieś pójść na bok, jeżeli tak duża kwota jest w puli tego wszystkiego. Słowo też w temacie powiedziała Claire Williams. Ona potwierdziła to, co mówił Otmar Szafanauer. Ale ona była bardziej precyzyjna. Otmar powiedział, no w Singapurze raczej nie. Claire powiedziała, że wszystko może się wyjaśnić między Rosją a Austin, więc jest to taki horyzont czasowy dość rozległy, ale myślę, że niedługo nam przyjdzie zaczekać na te kluczowe decyzje. Jeżeli chodzi o samego Roberta, gdyby potwierdziło się Austin i Robert znalazł się w tym samochodzie, będzie miał naprawdę niewiele czasu na to, żeby pokazać swoje tempo, jak chociażby pokazała ta wypowiedź Josa Warda, mogą być ludzie, którzy wątpią w to, że Robert jest w stanie nadal szybko jeździć, więc te trzy wyścigi muszą Robertowi wystarczyć na to, czy będą musiały wystarczyć na to, żeby pokazać, że nadal jest świetnym kierowcą. Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Obawiam się innej rzeczy, że do momentu, kiedy kierowcy przyjadą do Austin, pewne umowy zostaną podpisane i to jest taka rzecz, która mnie martwi. Ale nie piszmy czarnych scenariuszy, zobaczymy, co
przyniesie przyszłość. Co do Okona, również potwierdziła się rzecz, o której Wam mówiłem. Nie chodziło o głowę, chodziło o nogi, chodziło o pedały. Dzisiaj włoski serwis, włoskie wydanie serwisu Motorsport pisze o tym, że McLaren pracuje nad tym, żeby ten cały panel pedałów przesunąć, tak żeby Okon się tam zmieścił. Natomiast wypadek Fernando Alonso, który się wydarzył na Spanie, co opóźni tą całą operację, bo McLaren musiał poświęcić masę czasu, żeby odbudować ten samochód. Zrobili to w zaledwie kilka dni. Fernando Alonso znowu może się ścigać. Dzisiaj pojawił się też wstępny kalendarz na przyszły rok. Nie będę go omawiał. Na pewno będziecie mieli okazję go obejrzeć, czy to na stronie Formuły 1, czy w mediach społecznościowych. Nie ma dużych zmian. W zasadzie zmiany są kosmetyczne. Karuzela rusza 17 marca. Tak jak spodziewano się, wypadł ten potrójny weekend wyścigowy, tego ma już nie być. Zostają Niemcy, podpisano umowę na kontynuację ścigania w Japonii. Jeżeli chodzi o te dwa wyścigi, to Mercedes będzie tytularnym sponsorem wyścigu w Niemczech. Honda obejmie swoim patronatem wyścig w Japonii, więc tutaj się wszystko bardzo dobrze poukładało. Pojawił się również Wietnam, ale Wietnam pojawia się w kontekście roku 2020. Zobaczymy, jak ten kierunek się rozwinie. Nie jest to popularny kierunek dotyczący czy związany ze ściganiem, ale zarówno Liberty, jak i Bernie wcześniej, no, ten kierunek próbują rozwijać. Chodzi o pieniądze. Wpompowano nieco pieniędzy w zmiany, jeżeli chodzi o Formułę 1. Teraz czas trochę zarobić i ten wyścig ma być właśnie takim elementem, który pozwoli zarobić całkiem niezłą porcję pieniędzy. Toto Wolff mówił wczoraj o tym, gdzie można szukać poprawki, jeżeli chodzi o jednostkę napędową, tą trzecią wersję jednostki napędowej. Mówił o paliwie, mówił o oleju, mówił o oprogramowaniu, o kalibracji tego wszystkiego, ale nie wspomniał o jednej rzeczy. W padoku pojawiła się informacja, że Mercedes na tą drugą część sezonu przywiózł mocno odchudzone nadwozie. Są sprzeczne wersje, niektórzy mówią, że ta wersja odchudzona była już na Spa, niektórzy mówią, że na Spa nie zdążyli, przywieźli ją tutaj. No zobaczymy, czy te informacje się potwierdzą. Jest to bardzo ciekawa rzecz. Wygląda na to, że Mercedes szuka dosłownie wszędzie i ten odchudzony samochód, odchudzone zawieszenie i pewnie inne elementy mają pomóc w tym, żeby kierowcy mieli do dyspozycji dodatkowy balast, żeby ten samochód był lepiej wyważony, zrównoważony, żeby kierowcom po prostu było łatwiej się ścigać, lepiej się ścigać. W międzyczasie pojawiła się informacja, że Fernando Alonso weźmie udział w teście samochodu IndyCar w przyszłym tygodniu, więc widzimy, jaki jest kierunek, który obiera hiszpański kierowca. Dzisiaj pojawiły się też zdjęcia ręki Fernando Alonso, znajduje się na niej duży bandaż. Fernando Alonso przyznał się, że ta ręka nadal boli po wypadku na Spa, więc jego dyspozycja w ten weekend, to jest już moja interpretacja, może być nieco inna. No, kiedy wszystko boli, trudno jest pokazać normalną dyspozycję, ale zobaczymy. Alonso jest naprawdę doświadczonym zawodnikiem, być może za pomocą medycyny uda się trochę uśmierzyć ten ból i Fernando będzie mógł się ścigać. Pierwszy raz z mediami od czasu zmiany, jeżeli chodzi o szefostwo Ferrari, spotkał się nowy szef Ferrari. Tutaj bardzo ciekawe słowa padły z jego ust. Padły słowa dotyczące przyszłości zarówno kierowców, jak i przyszłości samego zespołu Ferrari, czy przyszłości Ferrari. Nie ma tutaj rewelacji. Cały ten stan ma zostać utrzymany. Ma być kontynuacja, więc nie powinniśmy się spodziewać rewolucji. Jeżeli chodzi o jakieś strategiczne decyzje, to będą one dyskutowane we wrześniu. Również we wrześniu ma zostać podjęta decyzja odnośnie przyszłości Kimiego Räikkönena, tego, czy zostanie zespołem, czy też pójdzie w odstawkę i zastąpi go ktoś inny. Tutaj Maurizio Arrivabene ma być osobą, która podejmie tę decyzję. To od Maurizio ma zależeć to, kto będzie partnerem Sebastiana Vettela w przyszłym sezonie. No, ciekawa rzecz. Ja osobiście spodziewałem się jakiegoś potwierdzenia na Spa. Na to potwierdzenie czekają również zespołu Zaubera i Haasa. Co do Zaubera, tu również nowy szef Ferrari powiedział, to nie jest nasza decyzja. My nie rządzimy w Zauberze. My zdecydujemy tylko o tym, kto będzie siedział w samochodach zespołu Ferrari. Będąc przy Ferrari, kontynuacja, a w zasadzie zakończenie tej historii dotyczącej żółtej torby, wyjaśniło się wszystko. Wszystko człowiek z FOM-u anonimowo przyznał się jednemu z serwisów, że Ferrari w zeszłym sezonie było oburzone tym, że jedna z kamer FOM-u nie została wyłączona już po zakończeniu rywalizacji. Cały czas strumień z kamery, która patrzyła w tył na
jednostkę napędową, był dostępny dla wszystkich zespołów i to jest powód, dla którego Ferrari się tak broni, czy Ferrari się tak mocno zabezpiecza, więc trop był właściwy. Utrudniamy rywalom, czy uniemożliwiamy rywalom dostrzeżenie tego, co by było możliwe do dostrzeżenia, gdyby ta kamera była odsłonięta i aktywna. Koniec historii, myślę. Żółty worek zostaje, ja czekam na wersję tego żółtego worka, również w przypadku innych zespołów. Na koniec informacja na temat tego, co w ogóle dzieje się na samym torze Monza. Docierały już w zeszłym tygodniu informacje z toru Spa, że kibice tam byli bardzo mocno ograniczeni, jeżeli chodzi o to, co można wnieść na tor. Wspominano o tym, że nawet butelek z wodą nie wolno było ze sobą zabrać, jakichś kremów, to wszystko ochrona nakazywała usunąć. Na Monzy jest jeszcze bardziej restrykcyjnie, nie wolno zabierać powerbanków chociażby. No i tu sytuacja bardzo szybko się wyjaśniła. Tutaj media społecznościowe bardzo szybko przyniosły odpowiedź, dlaczego. Na torze pojawił się dedykowany serwis czy dedykowana usługa wynajęcie powerbanka. Za 20 euro możemy sobie wynająć powerbanka, 10 euro kosztuje usługa, 10 euro kosztuje wypożyczenie czy kaucja, to 10 euro jest zwracane i za każdym razem, kiedy ten powerbank nam się zużyje, możemy iść i wymienić sobie na nowy. No oczywiście wszystko w tej kwocie. No jeżeli Formuła 1 za tej nowej ery, ery Liberty Media, ma być przyjaźniejsza, przyjemniejsza dla kibiców, no to takie restrykcje raczej nie wróżą nic dobrego. I na koniec, jeżeli jesteśmy przy Liberty Media, Formule 1, tej nowej wersji Formuły 1, która ma nieco zmienić charakter w ogóle ścigania, to ważna informacja, firma 3M rozpoczęła rozmowy z Liberty Media z Formuły 1 w sprawie naruszenia tego prawa dotyczącego loga. Mówi się tutaj o okresie takiego zamrożenia wszelkich akcji prawnych na 22 miesiące. Jeżeli w tym okresie obie strony nie dogadają się w kwestii jakiegoś porozumienia, no to wtedy ruszy batalia sądowa, więc cała historia zostaje odsunięta w czasie, czy ewentualne konsekwencje zostały odsunięte w czasie prawie o 2 lata, choć każda ze stron ma możliwość zakończenia przedwcześnie tego okresu na dogadanie się i jakieś działania dalsze mogą zostać podjęte. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem, czego możemy spodziewać się jutro. Jutro oczywiście trzeci trening kwalifikacji. Ferrari wydaje się być szybsze, jeżeli chodzi o pojedyncze kółko, jeżeli chodzi o tempo na dłuższych przejazdach. No tutaj trudno cokolwiek powiedzieć, ale myślę, że jest to porównywalne. Sebastian Vettel wykręcił dzisiaj najlepszy czas dnia, ale składając jego najlepsze sektory, byłby jeszcze o 20 sekundy szybszy. Właśnie ten bączek w parabolice no, uniemożliwił mu wykręcenie lepszego czasu. Ferrari zdaje się mieć nadal przewagę nad Mercedesem. Zobaczymy, czy to się potwierdzi. Co do opon, ciężko cokolwiek powiedzieć. Tutaj nawet prasówka Pirelli pisze o tym, że no, te przejazdy takie rwane, zmienna pogoda, w zasadzie nie daje szansy na to, żeby odczytać, jakie są różnice pomiędzy mieszankami, jakie jest zużycie tych opon. No, Christian Horner rzucił ciekawą informację, jeżeli chodzi o zużycie, że zarówno na Spa to zużycie było małe, tutaj ich symulacje też pokazują, że to zużycie jest małe, dlatego Red Bull zdecydował się na tak oszczędną wersję tylnego skrzydła, tam docisku praktycznie w ogóle nie ma, oczywiście brak docisku może sprzyjać szybszemu zużywaniu się opon, ale Christian Horner jest spokojny, nasze analizy pokazują, że tutaj nie powinno być problemu z degradacją tych opon, czy nadmierną degradacją. Zobaczymy, co przyniesie dzień, ale Ferrari zdaje się mieć przewagę nad Mercedesem, utrzymało tą przewagę z toru Spa. No trudno, żeby w ciągu tygodnia udało się Mercedesowi coś wyczarować, no chyba, że to te plotki o tym nowym, odchudzonym nadwoziu i możliwości lepszego zbalansowania samochodu się potwierdzą, ale tutaj przewaga przyjdzie raczej w zakrętach, jeżeli by się to potwierdziło, natomiast na prostych Ferrari zdaje się mieć przewagę i ta przewaga jutro powinna być, myślę, że znacząca. Za Mercedesem i Ferrari długo, długo nic, potem Red Bull, no i potem cała reszta stawki. To wszystko, co mam dla Was dzisiaj. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku. Trzymajcie się, cześć!